Nowy Sącz ma ambicje zostać miastem przyjaznym rowerzystom. Od roku w urzędzie trwały prace nad opracowaniem kompleksowego projektu budowy ścieżek rowerowych. Oprócz urzędników zaangażowali się w to także Wojciech Molendowicz, prezes Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów oraz Grzegorz Mirek, były dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Chodziło po prostu o to, żebyśmy nie robili tego chaotycznie, tylko żeby to był jakiś plan, który będziemy realizować systematycznie, konsekwentnie po to, żeby wspierać rzeczywiście rozwój idei jeżdżenia na rowerze, żeby wspierać tutaj także rozwój rekreacji takiej rowerowej. Obecnie w mieście rowerzyści mają do dyspozycji 33 km ścieżek rowerowych. To zdecydowanie za mało. To, że przyjechałem tutaj rowerem, to był pewien problem, bo przejechanie ulicy Lwowskiej do rynku i w ogóle skomunikowanie rowerowe rynku z jakąkolwiek częścią miasta jest niedobre. Ja głęboko wierzę, że to, co pan dzisiaj inauguruje, te szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy mają podpowiadać najlepsze rozwiązania dla rowerzystów, że to w bliższym albo dalszym czasie przyniesie, mam nadzieję, że bliższym, świetny efekt i nie będzie już trzeba wytyczać ścieżek rowerowych. Według projektu w mieście ma być do 80 km dróg rowerowych i jak podkreśla Grzegorz Mirek, to granica możliwości. Przy analizie tego projektu staraliśmy się wprowadzić dwa założenia, czyli pierwsze założenie ringi, czyli chcemy, aby rowerem można było objechać cały Nowy Sącz dookoła. Drugie założenie, komunikowanie głównej osi komunikacyjnej miasta, czyli to, o czym pan prezes Molendowicz mówił, czyli możliwość połączenia rynku z dworcem PKP i z dworcem PKS. Na razie nie wiadomo, jaki byłby koszt budowy ścieżek i kiedy powstaną. Jest to pewien model, do którego będziemy chcieli zmierzać, natomiast tempo będzie oczywiście uzależnione od możliwości technicznych, finansowych, pozyskiwania środków, możliwości także inwestycji, które się toczą w trakcie również już tych dwóch lat i następnych lat będą się toczyły drogowych. Mam nadzieję, że te ścieżki, ta cała sieć powstanie. A jak dodaje prezydent, mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu. Do końca sierpnia można wysyłać maile na adres ścieżki rowerowe @nowysacz.pl.